No kochani, witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie naszego dzisiejszego turnieju 2-8. Gościmy w Gromadce. Tą halę większość z Was, kochani, już zna. Graliśmy tu nie jeden turniej z rocznikiem 2-6, 2-5. Zresztą cykl zimowych turniejów halowych z KS Talent. Mamy, kochani, cykl zimowych turniejów. Dzisiaj akurat jest rocznik 2-8, wczoraj grał 2-3. Za tydzień gramy tutaj rocznikiem 2-6 z Gutkiem. Także na dzień dzisiejszy, kochani, Gutek kibicuje siostrze, czekamy na pierwszą bramkę, czy to się uda, bo muszę powiedzieć, że mamy Gutka, słuchajcie, zobaczcie, jak to świetnie wygląda, jak Gutek jest nie przebrany, tylko przyszedł tutaj kibicować, akurat z Sawkiem są na trybunach. Po prawej stronie szykuje się Gryfów z KS Talent Bolesławiec do meczu. Przypominam, że spotkania rozgrywamy w dwóch spotkaniach jednocześnie na dwóch boiskach, także w tym przypadku gramy z Futbol Akademii Bogatynia. No i już mamy, słuchajcie, na duszkę przy akcji. Pięknie, pięknie jest dribbling. I uwaga, co tam mamy z tej akcji? Powiem Wam, kochani, że chciałem przyjść tutaj totalnie na spokojnie, że tak powiem, popatrzeć, zabawić się i tak jakoś emocje zostawić z boku, ale tego niestety nie da się. Tym bardziej, że moja córcia, zawodniczka KS Talent, biega dzisiaj w absolutnym debiucie. Jest pierwszy raz, kochani, w tym momencie. Jest pierwszy raz, kochani. Przepchana piłka w bramce. Dziewczynki zaczynają od 0-1. Natomiast siła duża w Bogatyni. Oglądaliśmy poprzednie mecze. Mają, słuchajcie, dosyć dużą ekipę. Także tutaj raczej sensacji się nie spodziewamy. Natomiast spróbujemy powalczyć o jakąś strzeloną brameczkę, może o niezbyt wysoką porażkę. No, dziewczynki już dzisiaj miały i strzeloną bramkę, i wygrany meczyk, i przegrany minimalnie meczyk ze Skorpionami, słuchajcie. Mamy już stały fragment gry dla ekipy z Bogatyni. Jest Muśka, słuchajcie, przyjęła piłeczkę. Okej. Okay. Pięknie. Uwaga. Och, nie było szans, kochani. Myślę, że niejeden bramkarz rasowy miałby problem, słuchajcie, z obroną tego strzału. Natomiast my bramkarza nie mamy. W każdym spotkaniu inna dziewczynka jest na bramce, kochani. Także super. Uwaga, walczą dziewczynki, walczą. Będzie to mocno jednostronny pojedynek, kochani, widzę z przebiegu meczu. Także raczej w tym meczu nie będziemy szukać, kochani, swojej szansy na punkty, być może na bramkę. Bardzo obiektywnie ci z Was, którzy śledzą cały ten turniej, kochani, dziewczynki naprawdę wspaniale grają tam, gdzie mają choć troszkę szansy, cień powalczyć. Słuchajcie, robią to naprawdę wspaniale. Dziewczynki w tym składzie zresztą są po raz pierwszy ze sobą, także naprawdę może się to podobać. Pozdrawiamy przy okazji wszystkie dziewczynki grające w piłkę nożną. Słuchajcie, tutaj wpada bramka, słuchajcie, strzela Gryfów brameczkę dla KS Talent, młodziutkiego zespołu. Myślę, że z tym młodziutkim zespołem też będzie można poszukać punktów troszkę nasze dziewczynki. Natomiast tutaj już mamy, kochani, widać spore ogranie meczowe, duże doświadczenie u chłopców z Bogatyni. Ale słuchajcie, uwaga. No i super. Niedużo brakło, słuchajcie, oddany zostałby strzał światło bramki. Mamy rzut rożny. Musia, ty strzel! Strzelaj, Nadia! Nadia, strzelaj! Strzelaj! No i Musia nie załapała, a ja chciałem, żeby ona właśnie strzeliła. Strzelaj! Pięknie podała i mamy! Jajajajajajajajaj! Super, piękna akcja! Piękna akcja, słuchajcie, Nóżka nie załapała, ja chciałem, żeby strzelała, aczkolwiek to nie na jej nóżkę, jej nóżką jest nóżka lewa, kochani, dlatego zobaczcie, jak pięknie w ogóle wykonuje stałe fragmenty, widzę, ma to chyba po budku. Uwaga, mamy, słuchajcie, krótko wybity przechwyt. Dobra, dziewczynki mają, do przodu, Tusia! Thank you.
się nasza muzyczka, Madusia ma dzisiaj troszkę jakby mniej kolorków, ale wynika to z tego, kochani, że my wczoraj dosłownie odstawiliśmy syropek i jakby nie skończyło się jeszcze takie pełne przeziębienie nóżki, ale już brawo, ajajaj, szkoda, że Duśka na prawej nóżce to nie ma. Na lewej nóżce myślę, że strzał byłby dużo, dużo mocniejszy. Dobra, mamy, słuchajcie, aut dla naszych dziewczynek. Uciekła na piłka na sąsiednie boisko, kochani. Nie wiemy, jaki tam mamy wynik meczu. Natomiast piłka już jest na boisku. Już Nadusia może wprowadzać. Może. Wprowadzaj, Nadia, wprowadzaj! No, jeszcze troszkę te pojęcia im też są, słuchajcie, obce, ale uwaga. Super, brawo moja Nuśko, brawa, słuchajcie, to wszystko jest piękny charakter, naprawdę, kochani. Pan sędzia musiał się dużym refleksem wykazać. Uwaga. I puszczaj, Nadię, rzucaj, Nadia, goń, 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 Nusia! No stoję przy kamerce, kochani, ale strasznie mnie korci troszeczkę pomóc Naduśce tak ustawiać się na boisku, kochani, ale to nic, może to tylko wyjdzie na zdrówko. Uwaga. Może troszkę. Tusiaczek! Nadusia! Nadusia, troszkę tam czekaj. Padła nam do sieci piłeczka po wybicie rzutu rożnego. Słuchajcie, no myślę, że tutaj jest kolejny faworyt dzisiejszej imprezy. Nie znamy wyników z innych boisk, kochani, natomiast no, chłopcy są bezlitośni dla naszych dziewczyn. Nie mam pojęcia. Nie wiem, powiem ci, wiesz, jestem pierwszy raz w ogóle. Oj, my chcemy bramkę, my chcemy tylko jedną bramkę. Ajajajaj. Takie realne cele, wiesz, stawiamy naszym dziewuszkom. Jest to pierwszy turniej, także, wiesz, w wykonaniu żeńskiej piły, nie? Natomiast, kochani, no, widzę tylko, że chłopcy myśli przerwali, są bez litości dla dziewczynek. I w sumie dobrze, aczkolwiek my będziemy musieli tutaj wykonać kawał takiej motywacyjnej roboty, żeby dziewczynkom nie odechciało się grać w piłkę. Na szczęście mają dzisiaj już również swoją wygraną. I powiem wam, kochani, że bardzo nas ta wygrana cieszy. Jeden mecz, słuchajcie, niewiele brakło do remisu, czy też ewentualnie do wygranej. Natomiast no, troszkę mieliśmy rozbieżność w przepisach i raz bramkarz kopie, raz wyrzuca. Jajajajajaj. Troszkę brakło nam do bramki. Natomiast to rzekomo tak po wyrzucie może kopać. No jedni, że nie mogą, no zrobił się bałagan, powinniśmy wyrzucać wszyscy chyba rączkami. Szczególnie w tej grupie wiekowej powinien ten przepis być ujednolicony, dlatego że no myślę, że dla dobra piłki, kochani, i dla dobra widowiska to powinna być wyprowadzana piłka ręczną, żeby jakby dużo więcej było możliwości dla jednej i drugiej drużyny i obrony, i ataku. Natomiast takie wybijanie, kochani, często przez bramkarza jest to jakby nie takie typowe troszkę na wynik, a w tym wieku myślę, że nie jest to takie istotne. W każdym razie idę, kochani, pocieszyć dziewczynki, pogratulować im super meczu, a my spotykamy się w super, bardzo fajne widowisko. Słuchajcie, dziewczynki, graliście jedną z większych ekip, także naprawdę, jaki był wynik? Pamiętacie? Ale 10 nie było, nie? Jak nie było 10, to jesteście, kochane, najlepszymi dziewczynkami piłkarkami z 2008 roku. 2-0 dla nas. Gutek mówi, że 2-0 dla nas. Słuchajcie, graliśmy z faworytem imprezy, także no, naprawdę rewelacja. Niedużo brakło do bramki, super meczy. Teraz będziemy szukać w następnym swojej szansy, nie? Tak, pani trener? Kochani, ja wracam w tym momencie
na parkiet, jest przegrupowanie. My widzimy się za moment w kolejnej części. Ciężko mi już powiedzieć, ale myślę, że czwartej, piątej odsłonie. Po chwilce przerwy pojawiamy się ponownie. Do usłyszenia, zobaczenia. Pozdrawiam.